Religia, hipokryzja. W trzeciej części naszych bajań i rozważań zastanowimy się nad pewnymi prywatnymi aspektami religii i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ogromna skala hipokryzji, nazwiemy to hipokryzją kwalifikowaną, obostrzoną, zupełnie nie przeszkadza i nie sprawia, że ludzie masowo odchodzą od religii. Co to jest religia kwalifikowana? To religia wszelkiego rodzaju kapłanów i przedstawicieli religii, którzy nie tylko, że nie kroczą drogą, do której nawołują, wprost przeciwnie, uprawiają seks, otaczają się dobrami materialnymi w wielkiej skali, to jeszcze zakazują tego innym, chcą ich kontrolować, a najlepiej przy użyciu instytucji prawa karnego. Dlatego nazywam to hipokryzją kwalifikowaną, obostrzoną. Ta zwykła absolutnie by jeszcze przeszła. Proszę Państwa, a jednak ludzie w średnim wieku, ludzie starsi, ludzie nie porzucają masowo religii z tego względu. Dotyczy to rzeczywiście młodych, tak. Dlaczego? Bo nasze serce, o tym wiedział Pascal i dużo pisał, ma pewną specyficzną potrzebę. Potrzebę stałości, potrzebę wspólnoty, potrzebę wreszcie poczucia sensu, sensu wykraczającego poza codzienność. Taki przeciętny 40, 50 czy 60-latek, zapewne jeszcze nie tak stary, aby myślał o śmierci i czy myślał o niej na tyle często, że religia stanowiłaby tutaj swoiste ukojenie, należy do pewnej wspólnoty, ma pewne poczucie sensu, ma też poczucie stałości, które zapewniają mu rytuały religijne. Tu nie chodzi o żadną transcendencję, chodzi o to, że rytuał ma olbrzymie znaczenie. Rytuał świąt, rytuał pewnych stałych, powtarzających się konwencjonalnych czynności, które dają nam poczucie stałości funkcjonowania. Wreszcie poczucie przynależności do wspólnoty. Dlatego w skrajnej wersji rodzice wykorzystywanych przez proboszcza, tutaj podkarpacka miejscowość dzieci, będą winić media, będą winić prokuratorów i bronić swojego proboszcza. Oni nie mogą odrzucić tego, stwierdzić, że wszystko to jest jedną wielką otchłanią bzdury i hipokryzji, bo w ten sposób przekreślą swoją wspólnotę, poczucie przynależności do niej, poczucie sensu, który ich umocowuje jakoś w życiu. A to mogłoby być zbyt ciężkie, zbyt trudne. W przypadku zarówno osób w średnim wieku, jak i starszych, to jest absolutnie dominującą przyczyną, dla której religia nie jest porzucana masowo. Ona po prostu spełnia inne potrzeby niż to, co się wydaje na pierwszy rzut oka. Pełni przede wszystkim potrzeby, umocowuje przynależność jednostki do wspólnoty, daje poczucie tej przynależności, daje poczucie sensu, spójności własnych działań i wreszcie sensu, który polega na tym, że ma jakieś znaczenie wykraczające poza codzienność, takie zwykłe funkcjonowanie. Przeciętny człowiek nie jest w stanie tego odrzucić. Woli wyprzeć pewne fakty ze świadomości, woli im nawet zaprzeczyć. I to jest to kolejne olbrzymie znaczenie religii. Religii jako pewnej opowieści. Kto wie, czy tak naprawdę nie większe niż znaczenie czysto ekonomiczne, niż znaczenie kontrolne. Dla tych, którzy są ciemnymi macherami władzy i którzy religię wykorzystują, jak już mówiliśmy w poprzednich wykładach kontroli społeczeństwa. Z tym, że na nieszczęście religii niezbyt dotyczy to osób młodych i bardzo młodych, ponieważ ci są jeszcze nieuformowani, ci są nieukształtowani, nie wykształciła się jeszcze u nich przynależność grupowa, mogą tego typu hipokryzję i kwalifikowaną hipokryzję odrzucać i odchodzić od religii. Zauważmy też, że nasza opowieść, czyli opowieść liberałów, jest dużo trudniejsza. Ona przegrywa z religią w pewnych aspektach. Dlaczego? Religia daje stabilne, pewne, sztywne rytuały. Te rytuały dają poczucie cykliczności i stałości funkcjonowania, pewnej niezmienności. Czysty liberalizm da wolność jako przesłankę funkcjonowania decydującą. Problem polega na tym, że większość ludzi wcale nie potrzebuje, a może znaczna część ludzi takiej wolności nie potrzebuje, a w sytuacji nadmiaru informacji charakterystycznego dla współczesności w takiej wolności się gubi i w dwójnasób występuje to, co Erich Fromm kiedyś nazywał ucieczką od wolności. Mamy zbyt dużo opowieści dostępnych przede wszystkim w internecie. Cała masa ludzi się w tym gubi. Chce prostej opowieści, sztywnej, walącej po oczach, do tego nasyconej dużą ilością rytuałów. Rytuałów, które pozwolą im poczuć wspólnotę z innymi, a to samotność i atomizacja jest cechą charakterystyczną tych najwyżej rozwiniętych społeczeństw. Nie czarujmy się.
I to jest słabość naszej liberalnej opowieści. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie mamy rytuałów takich jak msze, obchody pewnych świąt, pochody z żagwiami, etc. Na nieszczęście albo na szczęście. Trudno byłoby to zmienić, trzeba powiedzieć, przez jakieś cywilne obrządki. Mimo wszystko one, cywilne obrządki wciąż są jeszcze marginesem na tle obrządków religijnych. Do tego około 30% osób w każdej populacji to, jak to nazwał Jonathan Haidt w swoim prawym umyśle, tak zwane prawe umysły. Ludzie, których cechuje pewna skłonność do myślenia paranoicznego, spiskowego, którzy cenią czystość jako aspekt moralny i nie mylmy takiej czystości z czystością umytego ciała, bo chodzi tu o czystość w rozumieniu takim, jak to pojmują konserwatyści, czystość związaną z seksualnością, będącą też pewnym wyróżnikiem przynależności do grupy. I wydaje się, że dla tych właśnie prawych umysłów opowieść, jaką jest religia, będzie zawsze bardziej atrakcyjna. Chyba to 30% jest nie do odzyskania. Ale vivrons verrons.